Cześć, siemano ziomeczki, z tej strony Boom Like Travel. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o podjazdach, więc zapraszam Was do oglądania. Tak, dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o podjazdach. Jest to, jakby nie mówić, ważne, jak podjeżdżacie. Nie zawsze jest to zależne od Waszej siły i wytrzymałości, jeżeli nie macie taktyki. Dzisiaj chciałem z Wami trochę porozmawiać o tej taktyce, którą ja wykorzystuję i można powiedzieć, że nawet działa, można powiedzieć. Więc zacznijmy od początku. Jak widzieliście, podjazdy, jakie teraz będziemy mieli, są no nie za najlepsze. Mamy korzenie, kamienie, jakieś szyszki, czyli taki techniczny teren, wiadomo. Na pewno musicie próbować jak najwięcej omijać korzeni, kamieni, no i szyszek. Już bez przesady z tymi szyszkami, co nie? Ale trzeba na to uważać. Poza tym, że możecie zahaczyć kołem którymś przednim, tylnym, możecie się przewrócić, może was też porządnie spowolnić to. Więc co tu mówić, no omijajcie po prostu przeszkody na terenie i nie raszujcie, jak za szybko jedziecie i też jesteście zbyt pewni, no to też zawsze za dobrze może nie wyjść. Lepiej pomyślcie, powoli sobie podjedźcie pod tą górkę, wybierzcie sobie najoptymalniejszą drogę, taką, która dla Was będzie bezpieczna, dla roweru i będzie widać te efekty, że jednak podjechaliście pod tą górę i daliście radę. Tą górę, którą ja podjeżdżałem, niestety na sam koniec mi się nie udało, ze względów na to, że był taki już podjazd, na sam koniec, gdzie niestety ja sam nawet już nie dałem rady. Pewnie może niektórzy by dali radę, nie wiem, ja niestety aż tak silny jeszcze nie jestem na to, albo nie mam taktyki nadal dobrej. Ale na innych górkach daje radę, więc taktyka działa. Pewno to jest, żeby pamiętać, żeby się nie zagotować. Czyli jeżeli podjeżdżacie pod górkę, czujecie już tutaj w mięśniach nóg, ciepło się Wam zaczyna robić, to znaczy, że już jesteście, można powiedzieć, w stadium zagotowania? No powiedzmy. I trzeba wtedy już trochę zluzować albo po prostu oddać sobie spokój, nie podjeżdżać na siłę. Jeżeli jesteście na zawodach i czujecie to, lepiej zejść z tego roweru, poddać się tej górze i wprowadzić ten rower, niż wjeżdżać pod tą górę. W zawodach jest to też istotne, ponieważ jeżeli macie odcinek na przykład Fun albo Classic, czyli 20-60 km, no to jednak ważniejsze jest zostawienie sobie energii na dłuższą trasę, niż na marnowanie całej energii na jeden głupi podjazd, gdzie ta energia Wam się przyda później jeszcze bardziej, więc jeżeli czujecie już ciepło się zaczyna robić, a do góry jednak macie jeszcze trochę, to lepiej dajcie sobie spokój zejść, nawet wbiec z rowerem pod górę i po prostu sobie zjechać i te kilka sekund stracone na, nawet może czasami nie stracone, zużyć na zjazdach, po prostu wyprzedzać na zjazdach. Więc myślę, że to wszystkie taktyki, jakie mogłem Wam dzisiaj przedstawić z mojego doświadczenia, które no nie jest najwyższych lotów, ale działa. Jeszcze mam kilka taktyk takich już własnych, ale nie wiem, czy ich podawać, dlatego, bo mogą być różne fale takie hejtu w moją stronę, że to tak się nie robi, coś tam. Ja tak czasami robię i to czasami działa, czasami nie działa, więc mogę Wam powiedzieć. Ważne jest w moim wypadku czasami spuszczanie powietrza. Jeżeli spuścicie odrobinę powietrza, że czujecie, jak usiądziecie na tym rowerze, że opona zaczyna się trochę tak jakby płaska robić, większy ten bieżnik, o, ten cały bieżnik jakby dotyka większą powierzchnią terenu, to w moim wypadku czasami pomaga w podjazdach, ponieważ mam większy opór toczenia, jakby to powiedzieć. No i to w moim wypadku działa. Jak Wy robicie, to naprawdę nie wiem. Możecie skorzystać, aczkolwiek nie polecam spuszczać dużej ilości powietrza ze względów na to, bo niektórzy mogą mieć jeszcze w systemach dętkowych i jeżeli przetniecie sobie dętkę, no to no, nie fajnie będzie to.
lepiej to robić na systemach bezdętkowych. Ja jeszcze sam nie mam systemu bezdętkowego, dlatego jeszcze nie jeżdżę w zawodach, nie startuję. Na razie mam jakby odpoczynek i treningi. Ale tak, w ogóle wracając do tych zawodów. Za niedługo jadę na zawody, dla Was nagrać jakieś, pokazać Wam, jak na zawodach to wygląda, ale nie z widoku rajdowca, tylko z widoku oglądającego, widza. Więc nagram Wam parę, może odcinek jeden taki pokazujący, a za jakiś czas, prawdopodobnie gdy ja startuję, ale to na razie jeszcze spokojnie, muszę sam się przygotować mentalnie do tego. Muszę kilka barier złamać, które niestety nadal mnie męczą podczas zjazdów, a na zjazdach zawsze dobrze mi szło, więc teraz to najważniejsze jest wyćwiczyć się na zjazdach, więc myślę, że dam radę. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie. Myślę, że jak Wam się to spodobało, możecie napisać komentarz, jeżeli macie jakieś swoje porady, które Wy używacie i działają. Napiszcie w komentarzach, napiszcie, czy też Wam się podobało. Możecie stawić nawet łapkę, nie wiem, jak chcecie mnie to tam. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć.